witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Jesteśmy w Toruniu, a bohaterem dzisiejszego odcinka będzie rabin żydowski Cvi Hirsch Kaliszer, który mieszkał w Toruniu w XIX wieku i był prekursorem ruchu syjonistycznego. O rabinie opowie nam toruński przewodnik Paweł Kociński, który czeka już na nas właśnie w miejscu, które upamiętnia rabina Kaliszera. Witam Cię, Pawle. Witam Cię, Szymonie. Pawle, jesteśmy przed budynkem, w którym mieszkał rabin toruński Cvi Hirsch Kaliszer. Upamiętnia go tablica. Kim był rabin Kaliszer? Rabin Kaliszer był Żydem pochodzącym z Wielkopolski. Urodził się w Lesznie, był także synem rabina, więc od dzieciństwa był wykształcony na rabina. Na początku XIX wieku zamieszkał w Toruniu. Przeprowadził się tutaj razem ze swoją żoną i zamieszkał właśnie w tej kamienicy przy ulicy Szerokiej. Został rabinem miejscowej gminy żydowskiej. Można powiedzieć, że to była bardzo młoda gmina żydowska, o czym jeszcze za chwilę wspomnimy. W następnych latach, od 1825 roku, kiedy pełnił rabinat, pełnił go przez 50 lat w Toruniu i ani razu nie pobrał za to jednego dukata. Robił to całkowicie społecznie. Rodzina utrzymywała się ze sklepu, który prowadziła żona, małego sklepu na parterze tego budynku. I rabin Kaliszer przede wszystkim zasłynął tym, że był twórcą ruchu syjonistycznego. Mówi się prekursorem tego ruchu syjonistycznego wśród Żydów europejskich. Paweł, wspomniałeś właśnie o żydowskiej gminie wyznaniowej w Toruniu. Ilu było Żydów w Toruniu w XIX wieku? Czy była to duża grupa społeczna? Czym oni się zajmowali? Jaki był charakter tej społeczności? W XIX wieku Żydzi tak naprawdę dopiero pojawili się w Toruniu w większej ilości, ponieważ we wcześniejszych wiekach, od średniowiecza aż do wieku XVIII, Żydom nie było wolno mieszkać w mieście. Wiązało się to jeszcze z prawem, które nadali miastu Krzyżacy. Więc Żydzi pojawiali się w Toruniu we wcześniejszych wiekach, ale to były bardzo krótkie pobyty, kilkunastodniowe, za specjalną zgodą Rady Miasta. Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku pojawili się oni w większej liczbie i w dłuższym czasie, a tak naprawdę ta gmina zaczęła tworzyć się dopiero pod koniec XVIII i na początku XIX wieku. W XIX wieku na początku było ich około 200-250 osób, pod koniec XIX wieku ta liczba doszła do ponad 1000, więc porównując to z innymi gminami żydowskimi na terenie wszystkich tych trzech zaborów, no to była bardzo mała gmina. Ci Żydzi przede wszystkim trudnili się handlem, prowadzili firmy. Byli to Żydzi, których dzisiaj czasami mówi się zeuropeizowani, tak? Nie byli to Żydzi, którzy nosili tradycyjne stroje żydowskie, długie włosy, pejsy. Byli to Żydzi, którzy bardzo szybko się zasymilowali, używali w większości języka niemieckiego, bardziej identyfikowali się z kulturą niemiecką niż z kulturą polską, dlatego po I wojnie światowej większość z nich wyjechała. Rozumiem. Pawle, wspomniałeś o tym, że nasz bohater Cvi Hirsch Kaliszer, rabin Kaliszer, był prekursorem ruchu syjonistycznego. Czym był ruch syjonistyczny? Religia mojżeszowa zakłada to, że Żydzi powrócą do Ziemi Świętej, kiedy nadejdzie Mesjasz, tak? I on z powrotem zbawi ich i odbuduje państwo Izrael. Jednak jakby większość Żydów przez całe stulecia na to czekała, ale w XIX wieku pojawiły się głosy, że Żydzi sami powinni zacząć wracać do Ziemi Świętej, do Palestyny, wykupywać powoli tą Palestynę i zacząć budować to państwo i Izrael na nowo. Tak, i jednym z pierwszych, który na szerszą skalę zapoczątkował ten ruch, był właśnie rabin Kaliszer z Torunia. On w 1836 roku napisał list do najstarszego przedstawiciela rodziny Rothschild, bardzo bogatej niemieckiej rodziny żydowskiej, z prośbą o to, żeby on przekazał pierwsze pieniądze na wykup ziemi w Izraelu. I to był, powiedzmy, początek powrotu Żydów, osiedlania się Żydów europejskich, bo oczywiście Żydzi w Ziemi Świętej w Palestynie wcześniej mieszkali, ale w dosyć niewielkiej liczbie, a można powiedzieć, on zapoczątkował to, potem wydawał książki, pisma, które jakby zachęcały, propagowały i uzasadniały, dlaczego Żydzi mają wrócić do Ziemi Świętej. Rozumiem. Pawle, bardzo dziękujemy za przybliżenie tej postaci i mało znanej postaci związanej z Toruniem oraz z ruchem syjonistycznym. Zachęcamy Państwa do oglądania cyklu Bohaterowie Historii, do poznawania dziejów naszego regionu poprzez pryzmat poznawania postaci, tych postaci
bardzo dobrze znanych i tych postaci mniej znanych. My dzisiaj pokazujemy właśnie postać rabina Kaliszera i zapraszamy do poznania dziejów naszego regionu poprzez postacie. Dziękuję bardzo za uwagę.